Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Witam też mojego gościa Krzysztof Kciuk. Znalazł chwilę czasu, aby odpowiedzieć na parę pytań. Dzień dobry, witam Cię, Krzysztofie. Witam wszystkich po drugiej stronie ekranu. Bardzo mi miło, że mogę porozmawiać tutaj z Tobą. Fajnie. Wiem, że jesteś naprawdę zajęty teraz. Zbliżające turnieje w PDC Super Series w Niemczech. Na pewno się do tego też ostro przygotowujesz. I zaczniemy z grubej rury. Pierwsze pytanie. Krzysztof, mamy rok 2021, drugi rok Twojego posiadania karty PDC. Jak na razie nie wygląda to dobrze. Nie wygląda na to, abyś po tym sezonie tę kartę utrzymał. Co poszło nie tak w tym pierwszym sezonie? Co poszło nie tak? No wydaje mi się, że przede wszystkim to był ten początek, gdzie była ta presja taka bardzo duża na ten pierwszy wygrany mecz. Tutaj często te wyniki gdzieś tam się kończyły 6-5, 6-5, 6-5, gdzie były jakieś te lotki, można to było gdzieś tam dopiąć, ale jednak presja tego pierwszego meczu gdzieś tam powodowała, że ta lotka gdzieś niedociągnięta i gdzieś to troszkę uciekało. To wydaje mi się, że to ten początek jakoś tam zaważył, że jednak no, trochę do tego rankingu brakuje w tym momencie. No ale też z drugiej strony, no mamy dopiero początek tego sezonu. Jest tak naprawdę miesiąc czasu dopiero upłynął, więc no jeszcze bym na sobie tak kreski nie stawiał do końca, bo jeszcze trochę do grania mamy. No do tak zwanego tego szczęścia zabrakło. Tak jak mówisz, te 6-5, 6-5, 6-5, gdzieś tam ta lotka czy dwie zgubione w trakcie pojedynku zabrakły na zapięcie na mecz, prawda? To też jest. Niektórzy to tak zwane szczęście twierdzą, że tego nie ma, to są tylko umiejętności, ale czasami naprawdę tutaj ten milimetr w tą czy w tą i cały mecz Czasami przegrany. jesteś mega perfekcyjny i po prostu trafiasz lotkę o lotkę, która się odbija. Już ta 60. I tu właśnie jest ta kwestia tego szczęścia. To czasami jesteś zbyt precyzyjny i powoduje to, że lotka się odbije i nie trafisz tam, gdzie powinieneś. Więc no, to szczęście gdzieś tam jednak wydaje mi się, że się pojawia. To takie małe coś, czego zazwyczaj brakuje. Tutaj skoczyłeś na głęboką wodę z PDC, no bo tutaj wiadomo, że to jest naprawdę bardzo dobry poziom. Czy nie uważasz, że na początku kariery nie lepiej było pójść, ja to tak nazywam, drogą czy ścieżką Ratajskiego, zagrać kilka sezonów w turniejach BDO WDF, przynajmniej no teraz to nazwijmy to turniejach WDF, bo BDO głosiło upadłość w zeszłym sezonie, ogranie się tam, jakieś zdobycie jakichś tam półfinałów, finałów w turniejach tych europejskich, tych turniejów WDF, jak Polish Open, jakieś turnieje w Szwecji, w Danii, w Niemczech, a dopiero później start, wyskoczenie na tą głęboką wodę do PDC. Oczywiście, że tak by było lepiej, no ale no niestety na to sobie mogłem pozwolić, na to mnie było stać, na to miałem czas i to jakby to nie było tego, że ja nie chciałem, tylko że no, wykorzystałem to, co mogłem. A i tak uważam, że całkiem nieźle, bo jednak tych turniejów trochę z WDF-u zagrałem. Te Mistrzostwa Świata się pojawiły, były Winma World Master. Było kilka takich turniejów właśnie tych BDO WDF, więc to myślę, że tutaj na tyle, ile mogłem, to po prostu skorzystałem. Gdyby była możliwość, to pewnie, że wolałbym więcej pograć w BDO i tam się bardziej pogrywać. No ale tak się ułożyło i tak, na ile mogłem, na tyle sobie pozwoliłem. No tak, no to tak się gra się jak przeciwnik pozwala. Była możliwość grania w Q-School, zagrałeś i zakwalifikowałeś się, zdobyłeś tą kartę. Tak, do takich technicznych spraw wróćmy. Co według Ciebie powinieneś poprawić w swojej grze? Naprawdę to wszystko. Najlepiej, bo wiesz, dopóki nie grasz regularnie na średnie, nie wiem, 100, 105, 110, no to myślę, że każdy zawodnik myśli o tym, że jest jeszcze coś do poprawienia. Dopiero, nie wiem, rzucając kilkakrotnie w ciągu treningu, w ciągu dnia 9 lotek, no to można powiedzieć, że już jest się w jakimś tam momencie, który gwarantuje zwycięstwa w turniejach w tych największych, więc to myślę, że każdy zawodnik ma coś do poprawienia. No mnie. U mnie wydaje mi się, że ta głowa jednak gdzieś tam w ostatnim czasie jeszcze zawodzi, no, że są te momenty, gdzie po prostu gra nie idzie i nie wiadomo dlaczego nie idzie, choćby ostatnio mecz z Kulenem, gdzie po prostu no, na treningu rzucałem świetnie, podwójne siedziały, 60-tki siedziały, nagle w meczu po prostu no, nie byłem w stanie, nie wiem, sektora tak naprawdę rzucić.
Po meczu podchodzę, bo mówię, że to jest niemożliwe. Podchodzę do tarczy i po prostu znowu siedzi podwójne i potrójne, i wszystko jest ok. Więc no, myślę, że ta głowa gdzieś tu jeszcze to jest takie najbardziej do popracowania, bo jednak no, patrząc na mecze, te podwójne są. Jest ta możliwość kończenia, ale no niestety jedna, dwie lotki zawsze gdzieś uciekają i to są te lotki, które ważą później na całym meczu. Więc no, wydaje mi się, że ta głowa to jest no, taki. No tutaj patrząc teraz na poziom, jaki jest w PDC, to jest coś obłędnego w ostatnich latach. No tutaj poszło wszystko tak wysoko w górę. Tutaj czasami średnie 97, 98 nie wystarczają. Czasami nawet wyższe średnie nie wystarczają do wygrania pojedynków. No ja Tutaj. na 104 na przykład przegrałem. Tego samego dnia bodajże Kim Hybrids przegrał ze średnią 106. No, Więc to jest obłęd. Teraz to jest obłęd. Poszło wszystko tak do góry. po pierwszej rundzie, nie tam gdzieś finały, półfinały, tylko pierwsze rundy po prostu takiej. Tak. Bo też nawet z Krzyszkiem Latańskim na ostatnim wyjeździe, żeśmy nawet dyskutowali, sprawdzaliśmy, porównywaliśmy Players Championshipy, tak by te parę lat wcześniej i faktycznie te średnie o te parę oczek poszły w górę. Jak już jesteśmy przy tej głowie, czy gra na scenie lub przy obecności kamer ma wpływ na twoją grę? Myślę, że tak, aczkolwiek nie wiem, w którą stronę teraz to idzie, ponieważ no na przykład na pewno na tych turniejach podłogowych jest mniejszy jakiś stres, tak? Nie ma publiczności, wiesz, że tam nie obserwują cię kamery i tak dalej, także tak troszkę bardziej się spokojnie gra. Ale z drugiej strony, jak popatrzę sobie na ostatnie turnieje, gdzie grałem na scenie, czy gdzie grałem na streamie, no to wydaje mi się, że gram nawet lepiej niż na tych podłogowych turniejach. Więc no, niby się stresuję, ale może też jest presja taka, że powinienem dobrze zagrać i może dlatego coś jakoś lepiej gram. Czyli częściej na streamie i będzie lepiej z wynikami. Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Przy braku wpływów finansowych z turniejów, a takich ostatnio nie notujesz niestety, jak wygląda finansowanie podróży i pobytu podczas turniejów PDC? Czy ja w 100% finansuję sobie sam wszystkie wyjazdy, wszystkie pobyty. Ale było to w ten sposób, że ja podchodziłem do Kuskula i miałem pewien budżet jakby odłożony i przeznaczony na granie i to było on przeliczone na jakby na cały sezon. I ta kwota mi wystarczyła na sezon, a końcówka znowu pozwoliła na to, że tak jakby odrobiłem z powrotem na kolejny sezon. Więc tak jakby na plecze mam na ten sezon do końca na zagranie. Na spokojnie mogę grać. Także tu się akurat jakoś tam bardzo nie przejmuję tym. No ale po tym sezonie już no, różnie może być. Tak? Jeżeli do końca sezonu zdarzy się tak, a wszystko się może zdarzyć, że żadnego wpływu z gry nie będzie, no to różnie może być. Tak? No by było lepiej, bo pieniądz robi pieniądz, pieniądz pozwala ci na podróżowanie, na granie bezstresowe, a tutaj wpływy, których nie ma, no nie ułatwiają tego. Spotykasz wielu zawodników na turniejach PDC. My możemy tylko ich oglądać podczas streamów czy podczas transmisji. Jak wyglądają twoje relacje z innymi zawodnikami podczas wyjazdów turniejowych? Czy oprócz Krzysztofa Ratajskiego są zawodnicy, z którymi chętnie przebywasz podczas rozgrywek czy na sali, gdzieś się spotykasz? No, oczywiście teraz to może troszkę to jest mniej tak umożliwione. Czy trenujecie razem gdzieś? Czy są właśnie takie osoby na turze, które traktujesz jakoś tak bardziej, jako bardziej bliskie ci osoby? Nie jest tak, że za każdym razem, powiedzmy, gdzieś tam sobie siedzimy przy stoliku dokładnie w takim samym gronie. Bo jednak te osoby po prostu, nie wiem, wchodzi się na salę, patrzy się, jest miejsce, są ludzie, siedzą, ktoś tam rękę dźwignie i po prostu się siada i po prostu tak się do końca turnieju gdzieś tam przy danym stoliku zostaje. Ale no tak wydaje mi się, że najczęściej to jest ta Europa Wschodnia, gdzieś tutaj, ten Karel Sedlaczek, Razma, Labanauskas, Kolszow teraz, tak gdzieś w takim gronie. Częściej gdzieś tam razem siadamy, ale też gdzieś zdarzyło, że był to, nie wiem, Van Gerwen z Van der Wortem. Także to jakby no nie ma takiej ustalonej reguły, że tylko w takim składzie siadamy przy stoliku i siedzimy. No teraz jest troszkę inaczej, bo jest limit 5 zawodników przy stoliku. No i No tak. tak, teraz to wygląda troszkę inaczej w każdej dziedzinie życia, niestety. A tak jak mówisz, tutaj Razma czy Sedlaczek, to też twarze znane tobie z turniejów BDO czy z Polish Open na przykład.
jakiejś eliminacji do Europe Tourów, tak? O, na przykład, które graliście na Węgrzech czy w Czechach. Także raczej takie towarzystwo, Aha. ale że nie ma reguły tak naprawdę, z tym się boli, a z tymi nie. Wygląda na to, że w World Cup of Darts zagracie w parze z Krzysztofem Ratajskim, jak się nic nie zdarzy, a na pewno się nic nie zdarzy, bo tam po drodze nie ma jakichś turniejów, gdzie któryś z Polaków może zdobyć jakiekolwiek finanse. Proszę? Wierzę, chyba że wrócą Europtury. No chyba, że tak, no to też już to wszystko być może się zdarzyć, ale myślę, że tak się nie potoczy ta cała rankingowa historia. World Cup przeniesiono z czerwca na wrzesień. Czy ma to dla ciebie jakieś znaczenie, jakiś inny sposób przygotowywania się do tego? Nie, kompletnie to jest bez różnicy. Dokładnie taki sam jest trening, dokładnie taka sama ilość czasowo. Także tutaj nie widzę żadnego problemu z przeniesieniem. No wiadomo, że czerwiec jest przyjemniejszy może taki do podróżowania i do grania, ale pod względem przygotowań i treningów to kompletnie bez znaczenia. Może organizacyjnie i logistycznie na wrzesień będzie to może wyglądało dużo lepiej, jeżeli chodzi o podróżowanie po Europie. Tak, możliwe, że coś się pozmienia pod względem pandemii i trudności. Mam kolejne pytanie dotyczące przyszłego sezonu. W przypadku utraty karty, czy bierzesz pod uwagę uczestnictwo w PDC Q School 2022? W tym momencie no, nie chcę kompletnie niczego zakładać. Jeżeli będę miał możliwość, to wezmę udział. Jeżeli różne rzeczy mogą się wydarzyć i nie mogę też powiedzieć, że na 100% zagram, bo może być też inaczej. Jeżeli będę mógł, to zagram w ten sposób. Czy w przerwach między turniejami PDC trenujesz z kimś online? Zdarza mi się. W ostatnim czasie może troszkę mniej, bo jakby nie byłem w stanie się określić czasowo do jakiejś godziny konkretnej treningów, ale jakiś czas temu jeszcze zdarzało mi się, ale może nie będę mówił. Aha, okej. Bo nie wiem, czy to sobie życzy tego, czy żebym mówił, czy sobie nie życzy, więc nie znam. Czy myślisz o zatrudnieniu menadżera lub dołączeniu do którejś ze stajni brytyjskich, którzy odciążyliby ciebie w wielu kwestiach, na przykład rezerwację lotów czy hotelu oraz przejęcie tych kosztów samolotów, hoteli, a jednocześnie zagwarantowaliby ci poszukiwanie sponsorów czy też dodatkowe wpływy w postaci pokazówek na terenie UK, oczywiście w założeniu, gdy już to wszystko ruszy? Jeżeli taką propozycję dostałbym na początku ubiegłego sezonu, to myślę, że na pewno bym ją rozważył. W tym momencie, no to tak naprawdę wszystko zależy od warunków, jakie by zostały przedstawione. No musiałbym się zastanowić. Znaczy na pewno nie skusiłoby mnie to, że na przykład menadżer organizuje loty, organizuje noclegi, bo jest to, dla mnie to nie jest żaden problem. To sobie nawet wolę sam pod siebie dopasować i tam, nie wiem, poruszanie się po Wielkiej Brytanii, po Niemczech czy gdziekolwiek, dla mnie to nie jest żaden problem. Jeżeli chodzi o te pokazówki, powiedzmy, i o sponsorów jakichś dodatkowych, no to myślę, że tu bym, to myślę, że byłby jakiś tam plus. No, jeżeli chodzi o finansowanie, to wiadomo, jak najbardziej. Ale no mówię, wszystko zależy od tego, jaka oferta by się pojawiła i w którym momencie. Okej, to myślę, że możemy już dojechać do końca tej rozmowy. Mam jedno pytanie. Masz nowe lotki, które widzieliśmy na jednym bodajże ze streamów PDC Super Series. Opowiedz coś o tym sprzęcie, bo nigdzie nie widzieliśmy za bardzo jakichś informacji, kiedy będą sprzedaży, jak się nimi gra. Do sprzedaży, no to czekam tutaj tak jakby na ze strony Unicorna na jakiś ruch, bo też bo tak jakby oni decydują, czy dany produkt w danym wzorze i tak dalej wchodzi, tak? Także to nie jest tutaj w 100% moja jakaś decyzja. Ja bym chciał jak najszybciej, żeby one się pojawiły. No faktycznie są, no zmiany są dość duże, bo jest troszkę cięższe, są 21 gram, no i zdecydowanie zmienił się wzór, który się pojawił na nich. No jest
Mniej wyraźny pod palcami, a jest bardziej, mi się wydaje, taki przyczepny i jest trwalszy ten wzór. On jakoś tak się klei do rąk, a nie czuć go wyraźnie pod palcami, że tam są jakieś rowki czy coś, tak. No to mi Troszkę inny jest z przód. Zmiany są też z tego względu, że gdzieś tam w poprzedniej wersji zauważyłem, że te lotki przy takich ciasnych rzutach, one mi się czasami zawijały. Gdzieś tam raz czy dwa razy w ciągu lega, gdzieś tam te parę punktów potrafiło uciec. W tych lotkach tego nie zauważyłem i to była jedna taka jeden z powodów takich, dla których chciałem coś tam poprawić. No poza tym też, no, już parę lat nimi grałem, chciałem czegoś nowego spróbować. Tam w poprzedniej wersji doszedłem już do jakiegoś takiego momentu, że wydawało mi się, że jakby nie zrobię jakiegoś dużego przeskoku, jeżeli chodzi o jakiś poziom, o te średnie, więc stwierdziłem, że może trzeba czegoś poszukać nowego. I dlatego. Czyli dobra decyzja. No, wydaje mi się, że tak, że dość dobrze je czuję i no mówię też, no nie wiem, po kilku miesiącach rzucania one są tak jakby wyjęte z pudełka, jak dla mnie, że zupełnie się nie zmieniło taka lepkość do ręki. Dla mnie to jest bardzo ważne, bo ja nie lubię, jak mi się lotki ślizgają gdzieś tam. Dobrze, Krzysztof, na najbliższy turniej. Najbliższą serię turniejów w Niemczech. Szykujesz pewną niespodziankę. Opowiesz, czy chcesz zachować to nadal w tajemnicy i Nie, no, jeżeli dopiero. to niespodzianka, to zostawmy to jako niespodziankę. Dobrze, także napomknęliśmy. Wszyscy będą Warto czekać, czekali. będziecie. Niech będą troszkę niecierpliwi twoi fani i kibice Darta w Polsce. Chciałbym życzyć Tobie wszystkiego dobrego w nadchodzących turniejach. Serdeczne życzenia dla małżonki, oby wszystko się dobrze kręciło. Ważna sprawa, wszyscy zapraszam darterów, fanów, kibiców na stronę Darterzy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Darterzy dla WOŚP, gdzie regularnie codziennie organizujemy od bodajże 2 tygodni już, a jeszcze będziemy na pewno sporo dni organizować aukcje gadżetów, głównie darterskich. Niektóre rzeczy są poza darterskie, ale też pomagają, przynoszą pieniądze dla Fundacji Justyny Huchacz-Kciuk, której życzymy zdrowia. Zaglądajcie na ten fanpage. Jeżeli macie ochotę, też bawcie się z nami tutaj w licytację, bo każda złotówka się liczy, prawda, Krzysztof? Zgadza się, również zapraszam wszystkich do śledzenia profilu. Dziękuję za rozmowę i również pozdrawiam. Dziękuję, Krzysztof. Powodzonka w Niemczech, dobrej gry, dobrych treningów. Dokładnie. Trzymamy kciuki. Trzymaj się.